Hej, hej, moi kochani, witam was bardzo serdecznie i witam szczególnie też Finchera z Fincherem, jego bratem, jego alter ego finansowym. Cześć chłopaki, obu was witam. Witam wszystkich, moi kochani. Dawno nie było Hustla, jest nowy event. Co tam w nowym evencie słychać? Pieniądze jak zwykle. O, nowa reklama. Nowa reklama, może się wyświetli niechcący? O, wyświetliła się. To jest jedyny plus reklam w tej grze, że jak nagrywam grę, to okno z reklamą wyskakuje mi gdzie indziej. Dużo zmian w Hustlu od ostatniej pory. Czy dobre, czy złe, trudno powiedzieć. Jedni powiedzą, że tryb dojarka się włączył i teraz doimy ile się da, i jak się da, i jak szybko się da, i skąd się da. Inni powiedzą, no okej, zabij 5 archerów. Green Gema obtainuj, albo 3 pożary, Boże, skąd ja mam te pożary wziąć? Chryste Panie, jak ja lubię te questy na pożary. Co się zmieniło, moi kochani? Weszła dzisiaj drewniana liga gembejów, czyli Pirate League, który oczywiście za darmo daje gówno, jak widzicie, w górnym rzędzie. Gówno z gównem, a na dole, proszę bardzo, skiny, gemy epickie, gemy legendarne, 10 tysięcy monet, gemy epickie, gemy legendarne, gemy epickie, gemy legendarne, no po prostu nic, tylko kupować. No kolejny element, który będzie po prostu do dojenia, bo trzeba rzucić piątaka, już nie dla zakolaka, tylko dla hustla. I nie złotówek, a euro. I nie złotówek, a euro. Ja dzisiaj zrobiłem 3 pełne rany gembeja i dało mi to level, więc jeżeli to jest na miesiąc i tych poziomów jest 30, czyli codziennie trzeba by robić po prostu 3 pełne rany, żeby wszystko dostać, natomiast no, te nagrody na górze nie motywują do tego, żeby to grać. Nie? Prawda jest taka, że no, no jak kupicie ten pas, no to macie motywację, żeby cisnąć te gembeje, nie? No bo są legendarne gemy, to jest coś, nie? Zrobienie tego trochę kosztuje, więc jest to dobre value. Natomiast przy tych tańszych to takie se. Natomiast my ruszymy na tą wyprawę. Zrobimy czwarty ranik bez speli. Tak po prostu. Przy okazji zabijemy trochę archerów. No i tutaj, moi kochani, taka sytuacja się dzieje smutna. Jak widzicie, 3 rany zrobiłem, nawet jeszcze reklamy nie zużyłem. I pytają mnie tam koledzy, koleżanki, w zasadzie koledzy z gildii, czemu, kiedy ja mam zamiar ubrać moich wojowników wszystkich znowu. No nie spieszy mi się, tak szczerze wam powiem. Nie spieszy mi się z jednego głównego powodu. W zasadzie z dwóch powodów. Po pierwsze, to co mam na dungeony jest wystarczające. Jest jeden tank zrobiony na 85 levelu. Ma tam se 1 000 000 mocy i coś tam mu robię, nie? Jest maguś, który jest DPS-em, jest maguś, który jest healerem i jest maguś, który jest resurrecterem, nie? No i ja więcej nie potrzebuję, nie? Więcej nie potrzebuję do dungeona mieć, nie? Więc trzymam sobie tego mojego tanka 70, który ma cały czas Pikachu jeszcze chyba, dokładnie tak. I jakiegoś tam innego resurrectera, w sumie mogę tam wsadzić healera, bez znaczenia to jest kompletnie. I mam wyszkolone 85, już kilka nawet, nie? Jak wejdziemy sobie w mojem bazem, to te 85, dobra, daj tu gdzieś, wojna jest, nie zdążyłem dołączyć, to jest spoko, te 85 tutaj są, zobaczcie, jedna, druga, trzecia, czwarta, nie? 4 tu sobie siedzą, tu jeszcze pewnie ze 2 siedzą, nie, to jeszcze 70 siedzą. A tu się szkolą jakieś następne łebki, więc ja mam te 85, mam nawet co je ubrać, tylko problem jest taki, że się boję, że się boję. Dlaczego się boję? Na dungeony mam ekipę, na arenę standardowo z areną jest, czyli raz wygram, raz przegram, nie? Mają ludzie mocniejsze te areny, ale nawet jak przebiorę, to ludzie tam mają, wiecie, legendarne gemy i coś tam. Zanim ja to pokraftuję, zarobię na to wszystko, to mi nie kupa czasu. Natomiast głównym powodem jest to, że w tej kompozycji, w której idę, prawie zawsze bez spela robię pełnego gameplaya tą ekipą, nie? Prawie zawsze 15, czasem 13, czasem 14, ale dzisiaj już widzicie 3 razy 15 strzeliłem, jeszcze nawet reklamy nie użyłem. I bez żadnego spela, więc nie chcę tworzyć sytuacji, że nagle przebiorę dwóch, zmieni mi się siła i nagle spieprzy mi się gameplay, nie? A kiedy jest event,
to Gambay jest doskonałą opcją na to, żeby sobie te eventy farmić. No zobaczcie, tak naprawdę idziemy sobie, idziemy i tam nic strasznego się nie dzieje z nami. Tracimy trochę życia, trochę się leczymy, idziemy dalej. No i to jest tak naprawdę główny powód, dla którego ja nie robię tego pełnego składu na 85. Oprócz tego, że nie bardzo mam też kiedy i nie bardzo też mi się chce, bo jeszcze przydałoby się te talenty, coś z nimi, z tymi talentami porobić, ale nie bardzo też jest kiedy. Więc na razie może nie ubieram, na razie szkolę wszystko, co się da naokoło, po to, żeby później sobie talenty popasować, nie? I jak talenty spasuję, to może wtedy dopiero itemy dobiorę, bo z tymi talentami to jest problem, nie? No i zobaczcie, dawno nie było takiego odcinka, w którym ja sobie o taką na luzaku zrobiłem Gambaya na 15, bez żadnego spela, bez niczego i nie tracąc ani jednej jednostki po drodze pomiędzy ranami. No dawno nie było, więc po co ja mam to psuć? Po co ja mam ryzykować, że nagle przestanę takie Gambaye mieć? Bo przez jakiś czas nie miałem, nie? Przez jakiś czas nie miałem takich Gambaye, a teraz mam, więc... No boję się, po prostu boję się i 50 koronek wpadło i coś tam wpadło. Po prostu boję się, nie? Boję się takiej sytuacji, że nagle przestanę mieć 15. Więc szkolę wszystko, co się da, ze wszystkiego, co się da, żeby mieć taką sytuację, że każdy u mnie Mieczysław będzie wyszkolony ze wszystkiego i wszystko będzie potrafił, nie? Jak weźmiecie sobie takiego mojego Mieczysława Alchemika na przykład, to zobaczcie, to jest Mieczysław Alchemik, który ma 40 alchemii, ale i 40 kucharstwa, i 40 skarbca, i 30 drwala, i 8 kopania. Minera jeszcze mu tylko brakuje, żeby był wojownikiem. No i on zostanie tym wojownikiem w końcu dzielnym kiedyś, bo każdy tutaj tą rolę u mnie musi spełniać, a ci wojownicy pójdą na szkolenia kuchenne. Bo każdy tą rolę u mnie musi spełniać, bo ja chcę wiedzieć, że jak dostanę na przykład jakiś fajny talent u jakiegoś Mieczysława, tak, gdzie jest jakiś Mieczysław, no ten Mieczysław to w ogóle nic nie ma, ten Mieczysław służy do tego, do zbijania pucharów, to jest Mieczysław pucharowy, nie, po prostu on go wrzucam tutaj i zbijam puchary, nie, to jest Mieczysław, który chodzi i tylko puchary zbija, nic więcej nie robi ten Mieczysław, nie. No ale jak, tak jak mówię, jak trafię gdzieś tu mam jakiś, miałem z talentami, o tu ma jakieś epickie talenty mają chłopaki, więc każdy z nich tu mają epickie, o tu jakiś legendarny łucznik, natomiast jeszcze te talenty oni zmieniają, jeszcze coś tutaj dłubią, jeszcze dojdą nowe, więc ja na razie, tak jak mówię, nie chcę tutaj się za bardzo też wysilać w sensie takim, że no... Jestem w Huntersach, nie. Nie chcę się wysilać na zasadzie takiej, że po pierwsze nie wiem jeszcze jakie talenty, po drugie nie mam jeszcze tych talentów tyle. Niby mam jakieś fajne, legendarne talenty niektóre, ale nie wszystkie się kombią w jakieś te super synergie i tam inne bzdzięki i dęki, nie? Na przykład Mac chodzi sobie w archerowym, nie? Tu tank ma jakiś legendarny, tu Mac ma jakiś epicki, tu legendarny mage. Mam dużo legendarnych i epickich talentów i to jest prawda, zobaczcie, tu legendarny archer, tu epicki, dużo tego mam i to jest prawda, że mam same epickie i legendarne wszędzie praktycznie. Gdzie się da, każdy ma, nie? Tu jeszcze nikt, jak albo nic nie ma, albo ma legendarne i epickie, tak? O, zobaczcie, nawet jakieś kuchciki mają epickie te talenta, nie? O, ten ma legendarny i epicki, nie? Więc tutaj wszyscy coś mają gdzieś, nie? No moi kucharze to są też kucharze specjaliści, no ten kucharz jest słaby kucharz. Ej, gdzie są moi kucharze specjaliści, halo? Nie mam kucharzy specjalistów? Co to za kupa? Gdzie są moi kucharze specjaliści? O, tu jakiś jest kucharz specjalista, finansista, restaurator. O, finansista, restaurator, nie? Się znalazł i drugi finansista, restaurator. Także na tym się skupiłem teraz, żeby sobie poszkodzić. Tym bardziej, że troszkę mniej mam ochoty teraz, tak troszkę mnie to zmęczyło granie w Hustla. O, więc, bo jakoś ten Hearthstone mnie znowu wciągnął, więc dużo farmię najemników, dużo farmię, gram nawet rankedy, jakieś diamenty wbijam sobie na koniec sezonu, ale rankedy gram w klasyku, powiem wam, że tryb klasyczny w Hearthstone to jest coś najfantastyczniejszego, co można było wymyśleć, czyli nie ścigacie się o nowe pakiety, w dupie macie nowe dodatki, gracie sobie kartami klasycznymi, a wiecie, że u mnie pierwsze te dodatki, które były, to miałem wszystko złote praktycznie, więc mam 8 czy ileś deków Hearthstone'a do klasyka i wszystkie są w pełni złote ze złotą monetą. Więc gram sobie ten klasyki, biłem sobie diamenta 5 na sportu, no ale głównie to farmie jakieś mercenaris i trochę ten Darkest. No cały czas w ciul czasu zajmuję prowadzenie tych szakę sunfidżetów.
I powiem wam, że nawet przez jakiś czas tutaj troszeczkę w hostlu niektóre dzienne podupadły mi niestety na nerkach, czyli też trochę i nawet dziennych przestałem robić czasem. Nie wszystkie robię, zresztą zaraz zobaczycie, że no po prostu jest coś takiego jak zmęczenie materiału, no ale jest event, to trochę tego eventu trzeba zrobić, zaraz potwieramy trochę skrzynek, bo wiecie, no Fincher zafundował karnet jak zwykle, więc no gdyby nie to, że Fincher zafundował karnet, to pewnie bym przez ten event nawet jednego Daily Questa nie zrobił. No, że Fincher zafundował karnet, to mnie trochę zmusza i motywuje do tego, żeby dołączać do wojen, żeby robić jednak te jakieś wypady, żeby farmić te inwazje. No a tak, to przede wszystkim to, co robię, to piątek, niedziela, czy piątek, poniedziałek, jak teraz portal po diamenty, które się kiedyś przydadzą, no bo generalnie jest tak, że szybciej one się przydają teraz niż nie przydają. Niestety, taka jest smutna prawda, bo tak. Teraz już wszystko naraz to dodają, nie? Jest ta liga Gembeju, której raz na miesiąc będę doić 5,5 eurasa, nie? Wjechał event, do którego karnet 20 eurosów, nie? Teraz jeszcze nagle się okazuje, że w trakcie eventu zaczynają osły się pojawiać i smoki, a to kolejne dojenie, nie? No oczywiście osła to z daleka omijamy, bo to jest skamer, złodziej i oszust. Tutaj nieraz się nacięli chłopcy na to, że za dużo poświęcili pieniążka na osła i na to, co daje. Smok jest zdecydowanie lepszą inwestycją, bo smok, moi drodzy, jak przylatuje, to smok jest drogi. Oj, czwarte miejsce, jak nas zlali. Smok jest drogi, zobaczcie, jak moje dzienne dzisiaj wyglądają. No w sumie nie tak źle, tylko jeszcze w wojnie nie byłem, nie zrobiłem dungeona i nie zrobiłem PvP battle. No dobra, no Boże, no życie. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. O, możemy tutaj sobie requestnąć trochę. Zobaczymy, czy nam ktoś da pieniądze, czy nie. Zobaczmy, czy tutaj te questy jakieś się zrobiły. Tak, dostałem jakieś zielone gemy i zabiliśmy łuczników, więc jest dobrze. No patrząc na questy, no to wszystkie questy zrobiłem, nie? Poza jednym. No niestety do tego nie zalicza nagród, więc to trzeba wyfarmić. Nie chce mi się farmić. Natomiast te dzienne questy staram się robić tak, jak widzicie, jak są. Jeszcze spróbujemy te trzy pożary złapać. No i nafarmiłem 5300 diamentów, no i przyleciał smok, no. No i co? Przyleciał smok z wieloma fajnymi, wspaniałymi rzeczami, ale przynajmniej jedno jest pewne, że itemy są gwarantowane. Są drogie, ale są gwarantowane. Jest jajko za 3900. Są fajne klaty, są tu fajne klaty, są fajne naszyjniki, ringi. Są fajne bronie, jest fajny legendarny artefakt na burzę z piorunami, jest fajna szczelba, bardzo fajna szczelba to jest, polecam. Ja myślę o tym, żeby tego smoka poświęcić na itemy okolicznościowe, czyli po prostu kupić sobie ringa pod DPS-a, żeby był po prostu z tym firem, a na pewno chciałbym kupić taki naszyjnik dla healera, że troszkę lepiej leczy niż standardowo, tym bardziej, że mój healer nie ma super jakiegoś najlepszego naszyjnika, który to jest mój healer, to jest mój DPS, to jest mój healer chyba. Tak, ale to jest ten 70 healer, to jest ten nowy healer. I co, nie ma jakiegoś super naszyjnika z healem, widzicie? Jakieś gówno w ogóle ma z 4 slotami, tylko Spell Power Armor, Magic Armor, nic więcej. Więc jemu zdecydowanie się przyda taki amulecik, nie? Więc pewnie pójdę albo w 2 amulety, albo jak uda mi się jeszcze wyfarmić trochę diamentów, to kupię ten amulet i kupię może ten karabin, nie? Ten crossbow. Bo to jest bardzo, bardzo fajne. Super fast attack. Jeszcze z szansą na group enemies i jeszcze dać mu teleporta. W ogóle oddać mu takie coś. Czekajcie, gdzieś tu to było. To jeszcze jest moje marzenie, żeby kupić, nie? Gdzie to jest? Tu Punisher. To jest teleport, który dodatkowo jeszcze first blow daje extra damage'u, jak wtedy wam jeszcze wejdzie, że on once in a while deals ten obszarowo, nie? O, Wojtek mi wysłał jabłka. To już jest wtedy pogrom, nie? Więc to jest, na arenie kupicie once in a while teleport, nie? A tu jest oprócz teleporta jeszcze jebnięcie, więc na pewno to, co będę chciał kupić, to jest ten naszyjnik dla healera, bo on mi się przyda do dungów, przede wszystkim i do gaybejów, nie? To jest dla mnie najważniejsze, natomiast tutaj no nie patrzę na te rzeczy, no to są fantastyczne itemy, niektóre są po prostu wspaniałe.
No ale ten smok będzie przylatywał, więc ja sobie farmię, wyfarmiłem sobie te 5000, no dostałem nawet jakieś trofeum nowe. Co to za trofeum? Participate in 50 portals, dobra. Ja sobie je farmię pomalutku, tydzień w tydzień po prostu sobie wchodzę do tego portalu, wyfarmić sobie diamenty. Co się uda kupić więcej, to się uda, jak się nie uda, czasem się uda jeszcze jakąś książkę kupić bez bonusów, natomiast staramy się kupować wszystkie diamenty. No i co się dalej więcej uda, to się uda, nie? Farmimy już portal 80. Po zmianach itemów jest o tyle dobrze, że no my już nie umieramy na tym portalu, nie? Więc my sobie te 80 już farmimy elegancko, więc się tym nie stresujemy, więc w miarę jako tako to idzie. Nie trzeba nawet panic batona trzymać, bo raczej tu nic się nie dzieje. Tych bonzów po prostu klepiemy jak szmaty, nie? Z takim zapleczem magowym z tyłu, gdzie jest dwóch healerów, Resurrector i DPS Mage, to my tutaj po prostu jak przecinaki wchodzimy, nie? Jak przecinaki. No i sobie to farmimy, no i tak, no staram się po prostu co tydzień, o Adi jeszcze mi jest, co tydzień farmić wszystkie diamenty, nie? No bo przylatuje później smok, no i tam kupujemy. I myślę, że będę się zbierał do tego, żeby ubrać te moje 85. Wszystkie, ale boję się. No boję się tego, że mi się nagle gębeje spierniczą i tego się boję, bo wszystkie runy mamy na 85, ale mam też wszystkie runy na 70, więc moje je idealne marzenie to jest takie, że ja zrobię sobie 85 wojowników, nie? Wybiorę ten mój skład 6-osobowy, 85 levele do bicia się. I wtedy, jak już będę wiedział, jakie talenty chcę tam zrobić i tak dalej, już zrobię te talenty, a z tymi talentami to jest problem, bo te talenty, to wiecie, tam talenty jeszcze jak cię mogę, ale te kombinacje talentów, czyli ten z tym, a tamten z owamtym, nie wiadomo, czy oni tego nie zmienią, czy zaraz nie wejdzie jakiś patch, że nagle połączenie tego z tamtym nie będzie bardziej OP, więc szkoda wyrzucać, nie? Więc jak mam epicki talent, to po prostu otwieram kolejny talent na jakimś innym usku, nie? Epickich talentów nie chcę zmieniać, bo epickie już są fajne talenty, tak? Epicki a legendarny to już jest niewielka różnica, więc epicki jest dość fajny. 55 nie mamy już, szkoda. O, zobaczcie, można sobie kupić książki, ale tu można sobie obejrzeć reklamkę za 50 tysięcy jabłek, no to już, ciach, pa. Pokaż mi ruską reklamkę, ciach, ciach. Carrefour, możemy kupować, dobra, jakąś tam to. No tu 20 euro za to, żeby dostać 50 diamentów, to nie wykupię, nie, moi kochani, tą skrzynkę sobie odbiorę, te jabłka sobie wezmę, ale tak poza tym to nie, zdecydowanie nie. Dobra, problem jest jeden, problem mamy taki, dobra, oddamy Satanowi trochę jabłek, ktoś tam nam dał, oddamy. W sumie wszyscy nam już dali, nie, że dostaliśmy 45, już 15 oddaliśmy i to tak się kręci w koło. Jeden nam da, drugiemu oddamy. Życie. Tu już chyba wszystko poklikałem z tych reklam, tak. Więc tutaj też nic. O, tu jeszcze mamy trochę jabłek, to weźmy. Dobrze, że nie widzicie reklamy, bo laska z taką pupą pokazuje kolagen Bingo Spa. Że aż chyba sam ze zaraz zamówię i też se posmaruję swoje dupsko i zobaczymy, czy też takie będę miał ładne, ale obawiam się, że to tylko reklama. No dobra, to walniemy sobie dalej portale. No i będziemy poszukiwać tych, mamy czas do jutra na poszukiwanie tych, no wiecie czego, tych chmurek, nie? Natomiast no z drugiej strony, tak jak mówię, argumenty w stylu coraz częściej te eventy, już teraz nie szanują nawet tych eventów, w trakcie eventów wrzucają osły, smoki, teraz jeszcze ten pas w gębeju, ale z drugiej strony, tak patrząc i rozważając, nie jest w sumie to najgorsze, bo jeżeli za 5 euro dają tam możliwość zdobycia kilku gemów legendarnych, kilku gemów epickich, to brzmi jak good deal. To brzmi jak good deal, jeżeli ktoś wydaje jakieś pieniądze na grę, to brzmi jak good deal. Jeżeli wejdziemy tutaj w system nasz gry, zaraz wam to pokażę, to jest ostatni jeszcze tam nam się trafił, ostatni portal do wyfarmienia, bo już skończyły się jabłka. Raczej chyba nie będę poświęcał jabłek. No to chociaż można by było w sumie spróbować dofarmić sobie jedną książkę legendarną 20 tysięcy, to bym musiał 40 ranów jeszcze na szybko zrobić. Mam w sumie trochę skrzynek, mamy trochę tych jabłek.
Można by było z tego coś popróbować, może się uda. Aczkolwiek, tak jak mówię, bez boostów nie lubię farmić portalu dodatkowymi jabłkami, bo wolę na przykład, jak mam boost, nie? I wtedy sobie dofarmię. No bo zobaczcie, wejdziecie sobie w taką ofertę i to jest 10 euro. 3, no w sumie też dobra oferta. Za 10 euro 3 legendarne gemy, nie? Jest dobra oferta. Zaczynają mi dobre oferty dawać. Bo często są takie typu, nie wiem, 5 legendarnych gemów 400, nie? 2 ancientowe gemy 400, nie? Takie generalnie są często oferty. Coś tu się skracać za bardzo też mi się nie chciało ostatnio tych reklam, więc oni się tam szkolą bez skracania, tak po prostu się szkolą, nie? Że wejdziemy sobie w tego gameplaya, w tą Pirate League, powinienem mieć 15 oczek. Dokładnie. To pokazuje przy robieniu gameplaya, że jest szansa na dostanie jednej tej lupy, jednego kompasu, ale widzę, że zrobiłem dzisiaj 4 pełne gameplaye, czyli 60 i zaliczyło mi level i 15, więc dostałem z każdej jednej puli ten. Fajna skrzynka. Więc tak patrząc na te nagrody po free to playu, to no to kupa, nie? Kupa. No nie oszukujmy się, kupa. Patrząc na nagrody na dole, no jeżeli za 5 ojraska możecie dostać sobie nowego skinika, nie? Fajnego. Tu jakieś 3 łączenia gemów. Gem epicki, gem legendarny, gem epicki, gem legendarny, gem epicki, gem legendarny. Te spele to tam jeszcze kij w oko. Gem epicki, legendarna skrzynka, zobaczcie, bo to jest legendarna skrzynka. Ja otworzyłem jakąś gówno skrzynkę, nie? Zwykłą epicką, nie? Tam legendarne dają, więc... Więc też to ma. Jeżeli ktoś ma 5 ojrosów, pewnie. Natomiast ja żyję w hustlu z Finchera. Jak nie mam od Finchera 5 ojrosów, to nie mam, nie? Więc będę się zastanawiał, co ze smokiem zrobić. Ale żeby Fincher nie myślał, że dał mi na karnet, a ja dupa zrobiłem gówno. Nie, 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 Fincherku. Tutaj nie ma wciula ładowania. Był sponsoring karnetu. To Maciej tutaj grubo tego karneta zrobił, nie? No i tu niechcący otworzyłem jedną skrzynkę, dzisiaj kliknąłem, a nic więcej nie otwierałem, więc moi drodzy, wszystko dla was, moi drodzy, wszystko dla was. Chodź tu na początek. Wszystko dla was zostawione, moi drodzy. Jedziemy. 150 diamentów. Dziękuję. Tutaj co? Skrzynka samurajowa. Bum! Co dostaliśmy ze skrzynki samurajowej? Gówno. 10 fioletowych szardów. Wow. 1000 arena badgesów. No i zobaczcie, to się nie zalicza do tych, kurczę, do zdobytych. Je trzeba zdobyć, po prostu zdobyć, nie? I to jest troszeczkę lipa. To jest troszeczkę Lipton, bo ja bym wolał, żeby takie coś też się zaliczało. Często takie zadania były, że się zaliczało, nie? No dobra, czemu to się przewinęło do końca, a nie do początku? Halo. Dobra, to teraz nie wychodzimy, tylko klikamy, bo widzę, że trzeba za każdym razem klikać od nowa. Bez sensu, dobra. 1000 zielonych fragmentów, no po prostu super nagroda, a tutaj 1000 rarowych, no dobra. Zielony gem, elegancko, a tutaj legendarna dzida na 85 level dla tanka. Szansa na stun, na critic, z dużo dodgem, powiedzmy jakaś tam sebrońka, nie? Zobaczmy jaka klata, klata na 82 też dla tanka, na leczonko, no dobra. A tutaj co? Skinik. Skinik dla bohatera broni. No dobra, jedźmy dalej, 3 bilety na arenę, w porządku. Dobrze, że za daleko nie przyjechał. Skrzynka z maną, tak? Ile tej many tu jest? 400 tysięcy. No dobra, no. 5 tysięcy tego. Goblin na 3 dni, no spoko. Jakieś tam płytki, jakieś tam 10 gówna. Gdzie ty mnie tam klikasz? Jakiś wspaniały niebieski ring. No 10 biletów to już spoko. No zobaczmy, legendarne nożyki dla tanka. Na 80 level. No dobra, no. Wygląd okien. 50 diaksów. 1500 pyłku. 200 pyłku. No same nagrody wspaniałe. 3 dni premium. 2 dni premium. 5 zielonych tych. No coś fantastycznego. Niebieski gem. Całe życie czekałem na taki niebieski gem. Bonus do dungeona. No i moi drodzy, pierwszy item setowy. Różdżka.
Once in a while the fighters shoots a lightning that strikes three enemies. All affected fighters take damage. I zamieniają się w kumień. O Jezu. To niezłe. To taki do seta pod kamienie. Można teraz kamienować wszystko. Mam set wojownika, co kamionuje. Yeah, you have obtained. Co? This unique offer. No zajebiście. Wygrałem unique offer. I klata dla maga. A small cloud of ice. No fajnie. Spoko. Cieszę się. Zobaczymy, co to za unique offer nam przyszło. O, koszyczek. Ile jabłka? 450 tysięcy jabłek. Chętnie. Jakiś gówno ring. Też chętnie. 200 diaksów. Chętnie. Także nazbieramy też trochę diaksów na tego smoka, na szczęście. 6700. Dobra, goblin na 3 dni może być. Tutaj próbowałem odebrać do tego questa i niestety nie zaliczyło, stąd wiem. Bo próbowałem już tak oszukać tego questa, ale nie dało. I skrzynka się od razu otworzyła niestety. 82 level, jakiś tam pierścień dla maga, magic damage i gemy na magic damage. Okej, najgorszy nie był. Gorsze widziałem. Lepsze również. No i zobaczmy. Skrzynka. Hashtag believe, że coś cennego. Super. Hashtag believe, że coś cennego. Super. Nawet chomiczka nie dali. Nawet chomiczka nie dali, złodzieje. Hashtag believe, że coś cennego. No, świetne nagrody. Kolejny świetny item. Claim. No to będzie zablokowana skrzynka, bo nie mam jeszcze tronu 11. No to jedziemy dalej. Kolejne 75 diaksów. Kolejny nic, kolejny widok jakiś, skin, 200 zielonego pyłu, świetne nagrody, 4000 monet może być, 15 tysięcy tego może być, zielony, fioletowy item jakiś gówno, fioletowy pył jakiś gówno, 500 diaksów, coś fantastycznego. No i kolejny item setowy, sztylecik dla tanka, when attacking na leczonko i antyresurrect, o. To nie jest, jak ktoś się rezurektuje, a wy go fiu, pum. Dobre, dobre, antyrezurekt, taka brońka. I tutaj klata i kolejna specjalna oferta. I klata dla tego wojownika, tak? Once in a while the fighters is being affected. Dostaliśmy seta kolejnego. No i dobra, i premium na 2 dni. I 10 legendarnego pyłku, i 30 fioletowych pyłków, i wspaniały niebieski gem. Dobra, jedziemy. Coś wartościowego poproszę. Nawet chomiczka nie dali, złodzieje. I gówno. I gówno. O, dostaliśmy jakiegoś skina. Co to jest za skina? Paldronsy takie fajne. No dobra, dla Herosa. Nasz Heros może być teraz ubrany w takie gówno. Fajne. Brońka jakaś. O, a nie. Myślałem, że jakaś do leczenia czy do czegoś, a to jest tylko po prostu taka sebrońka. Szkoda. Jakaś tam seklata. Jakieś tam se dwa epiki, jakiś tam skin do butów, jakiś tam kolejna super oferta do kupienia i skin do Herosa. Kolejna skrzynka z maną, tym razem też 400 tysięcy. Wspaniały naszyjnik. Może być gem. O, epicki, nie epicki, ale na zdrowie się przyda. Epicki, nie epicki, na zdrowie się gem przyda. Także te gemy to spoko, bo to tyle pieniędzy, ile to potrzebuje, żeby to wydoić, to jest drama. No dobra, kolejny gemik, kolejne monety. No nic tu takiego nie ma fantastycznego. O, trzeci secik nam wszedł, czyli zdobyliśmy już cały secik itemów, tym razem dla łucznika jakaś kuszka z falkonem, który sobie tam gdzieś lata i klata do falkona. No, fajnie wygląda, podobuje mi się. I kolejne 1000 diaksów. Ocie panie, to może kupimy dzięki temu 3 itemy. Skrzynka zablokowana. Może kupimy 3 itemy dzięki temu, że tyle diaksów dostaliśmy. I skinik, jaka morda. Jaka morda. Brońka na co? Na stuny. Dobra, może być. W skrzynce co? Nic. Dobra, może być. 30 pyłu legendarnego, 30 legendarnych szardów. Wspaniały ring, wspaniały. Wspaniała broń, sztyleciki. No i co tutaj? Tutaj, moi drodzy, i legenda, 3 legendarne gemy? Dostałem? Czy jeden gem? Czy 3? A to co? Special offer, kolejne, no dobra.
2500 arenowych tych, 20 jakichś fragmentów, bez chomiczka oczywiście. Po co chomiczek? Po co człowiekowi chomiczek? Tu legendarny jakiś item na spell power. Skrzynka zablokowana, epicki gem. Skrzynka, która da nam... O, ciepanie, jak sypnęło! Jak sypnęło bronika dla tanka. O, dobre, dobre. Once in a while when an Eli dies. Eli dies. No, mera, niech Eli nie dies najlepiej. Wspaniała skrzynka ze wspaniałymi gemami. 20 tysięcy takiego czegoś. No i, moi drodzy, artefakt. Blade Fury. Nie no, Blade Flary. The closest enemy takes 96 tysięcy damage'u przez 4 sekundy. O kurcze, i jeszcze jest renew jak umiera. Ocie panie. A tutaj skrzyneczka i dostaniemy coś fantastycznego. Może jutro. No i dobra, mamy jeszcze do otwarcia jakieś skrzyneczki, z których dostaniemy nic fantastycznego. I z tej skrzynki również. A z tej skrzynki dostaliśmy coś. Pierścionek, moi drodzy. I to ten eventowy. I zobaczcie, 5 razy magic damage. No popieprzyło ich. No co to jest, kurwa? No o co tu chodzi? No przecież taki pierścionek tylko wyrzucić. Critic, dodge. Ani tu magic nie ma. Critic, dodge. No to na co to jest? Albo na jakiegoś tanka, a ewentualnie na jakiegoś archera. Magowi critic dodge? Bez magic damage'u? Bez spell power'a? Niby tu jest magic damage, nie? 5 gemów magic damage. Nie jestem zadowolony. Dostałem ringa, kurwa, eventowego. Critic dodge, który szykowałem. Myślałem, że jak dostanę, że pójdzie na jakiegoś archerka, nie? I pięć slotów na magic damage. No przecież to jest jakiś troll. To jest jakiś troll, moi drodzy. To jest jakiś troll. No dobra, ale wejdźmy w te nagrody gówniane. Czyli tak, ze standardowego dostaliśmy wszystko. Z płatnego dostaliśmy wszystko i ze skrzynek dostaliśmy na razie wspaniały ring. Jeszcze jest równie wspaniały naszyjnik do zdobycia, więc w sumie i tak dużo zdobyliśmy. Bez naszyjnika na razie mamy wszystkie itemy. Na to, że prawie w ogóle nie gram, to jestem zadowolony. No i zobaczmy te super oferty, moi drodzy, bo teraz dostaliśmy super oferty, super nagrody, nie? Super oferty, super nagrody. Zaraz je tutaj zobaczymy, bo może przypadkiem nam się trafi tutaj na szczęście jakiś pożar. Niestety nie ma pożaru. No dobra, nie ma pożaru. Możemy naszych mietków tutaj gdzieś pozabierać, żeby nas tutaj nikt nie farmił z honoru, nie? Po co mają tu nas farmić z honoru? No nie. Zobaczmy te wspaniałe oferty. Co oni to nam dali wspaniałego? Na 15 godzin? Nie, to jakieś inne. O te 2 dni, 23 godziny. O, zobaczcie, to są te wspaniałe oferty. 4 skrzyneczki, jeden mityczny tam ancientowy gem, 110 euro, nie? Bierę, kurwa, bierę, lecę. Lecę, bierę, dzięki ci za taką ofertę. Kolejna oferta, tu skrzynki, to 50 euro za jeden item. No, o, ten jest fajny z instakillem, nie? I to jest super item, bo to jest nie dość, że to jest instakill, ale z tym, co instakillujecie, czy na przykład instakillujecie tanka. Czyli załóżmy, że tank schodzi do 35% życia, tanki tam mają po 100-200 tysięcy healthu, czyli instakillujecie, czyli zostaje mu tam 35% ze 100 tysięcy, to jest powiedzmy 35 tysięcy, nie? Instakillujecie go, a każdemu jednemu jeszcze połowę tego z 35% zabijacie, dodatkowo damage'u dobijacie, więc jest to fajne, bo jeżeli zabijacie najpierw tanka, to te 50% damage done to jest bardzo, bardzo dużo. To jest fajna brońka akurat. To jest akurat fajna brońka. Łuk. Taki se. To jest akurat fajna, fajna brońka. Polecam taką brońkę. No i tutaj co? Za 8 eurasów artefakcik na 85 level. Mogę mieć jajeczko. Fire Dragonek mogę mieć. Ślimaka. Blizzarda, pudełko z niespodzianką, tsunami, a tsunami już mam, nie powinno mi dawać kupić drugiego tsunami, nie? Bo tsunami mam, scrolla też mam, nie? Więc za 8 eurasków można kupić sobie artefakcik. No dobra, spoko. Takie se oferty dostałem. Takie se oferty dostałem z karneta. Tu jeszcze jakaś jest 23 godziny 55 minut, to też jest stąd. Brońka na Resurrecta, to mam na Resurrecta już harfę, więc nie potrzebuję tej brońki na Resurrecta. Dobra. Więc to mi nie jest potrzebne. O, jest drugi pożar. Jest drugi pożar, moi drodzy, drugi pożar.
drugi pożar. Czego dzisiaj nie zrobiłem jeszcze z zadań? Nie byłem na wojnie. Nie zabiłem bossa i nie zrobiłem PvP. I nie mam za bardzo też jabłek na to, żeby zrobić te bossy i te PvP. Wiem natomiast, że brakuje mi tutaj do questa jeszcze jednego pożaru, żeby tutaj zrobić. Więc też jest spoko. Quest refreshes in 23 godziny. Mam takie dziwne wrażenie, że event się kończy za 23 godziny, dokładnie. więc już questów nie dostaniemy, nie? Mógłbym oczywiście tutaj sobie jeszcze to doklepać, ale nie chcę mi się 3000 tego farmić. Przeżyję no bez tego pierścionka. Ważne, że 3 sety dostałem pełne, jestem zadowolony. I jak na to, co gram teraz, to jestem naprawdę zadowolony, bo nawet w Glory, jak zawsze się tam pierwszy byłem z 300 tysiącami, to zobaczcie, gdzieś tu się wlekę z 30 tysiącami, gdzieś tam się kręcę, nie? Coś tam kliknę, coś nie kliknę. No i tak jak mówię, czekam, kiedy to poubierać. Na razie mi się nie chce. Zastanawiam się, czy jak jest ten portal, czy jeszcze go nie sfarmić trochę za jakieś jabłka do tych 20 tysięcy 6, żeby sobie jedną książkę kupić, ale chyba nie. Niby mam 7 tysięcy, więc to jeszcze tylko 20 by było, nie? Pytanie, kiedy ten portal się skończy. Bo on jeszcze ma 300 milionów, on jeszcze jutro może być. Więc odpuszczę, jutro rano wejdę, zrzucę wszystkie swoje jabłko, wszystkie swoje jabłcoki zrzucę jeszcze dzisiaj wieczorem w ten portal jutro i zobaczę, jak mi to wyjdzie. Jak mi niewiele będzie brakować, to się dokupi, to się weźmie jabłka ze skrzynki i się dokupi. No jeśli chodzi o nagrody, no to jest okej. 95 poziom, może jeszcze wbijemy tą skrzynkę, może się uda na czymś tam. No i jest okej, wystarczy. To, co miałem dostać, dostałem, jest w porządku. Muszę i tak poprzebierać tych moich zawodników, bo tak się rzuciliśmy na te Pikachu ostatnio, a ja nie lubię tego Pikachu, więc muszę to Pikachu skasować z tego gościa, wrócić mu to leczonko. Ale jak widzicie, tank już tam jako tako wygląda, milion mocy ma, jest w porządku, nie? Tych też wypadałoby tam te gemy pousprawniać, no ale ile typ to pieniędzy kosztuje, to jest kosmos. Ale widzicie, to co wam mówiłem, mamy praktycznie wszędzie same setowe itemy, same eventowe artefakty, nawet na szyjniki i pierścionki w wielu przypadkach eventowe, więc jest naprawdę sztos. No i mamy 7600 diamentów, więc muszę się zastanowić, co kupić z tego smoka, czego mi najbardziej brakuje. Na pewno, tak jak mówię, do zakupu, żeby tutaj nie było żadnych wątpliwości, jest to. To jest dla mnie coś fantastycznego na Dungeony i na Gaybaye, tak? Dobry Magic Damage się przyda, Spell Power się przyda, bo to jest też więcej leczenia. I jeszcze plus 20% leczenia, to jeżeli wejdziemy sobie na tego mojego Hellera. Heller to byłeś ty, Heller? Nie, tu. Ty byłeś Heller, tak? Nie, ty jesteś Resurrector, ty jesteś Heller, nie? Więc jak on ma teraz, tak, to jest Healer, Once in a While Restores, tak. On ma teraz Spell Power 2000, trochę Armoru i Magic Armoru, czyli nic w zasadzie, nie? Czyli ma 2000 Spell Poweru i trochę Armoru, trochę Magic Armoru, nie? A dostanie za to i 4 gemy, i 4 dziury na gemy, które są takie, jakie są. A dostanie za to, moi drodzy, nie dość, że ten Spell Power, a niewiele mniejszy, bo od 1900, a może być i o 500 większy. I jeszcze dodatkowo Magic Damage, czyli będzie jeszcze naparzał lepiej tym magiem i 20% leczenia i dostanie 5 soketów. No coś fantastycznego, ten item na pewno kupimy. 2700 i zostanie 5000 gemów, więc będziemy mogli sobie wybrać jeszcze jeden item. Czy jakiś tani, czy właśnie coś takiego za 3900. Coś do 5000, czyli jeszcze jeden item będziemy mogli wybrać? Niestety nie dwa. To jest Received, Once in a While Deal Extra Damage. Z tym, że tak jak mówię, najpierw przeglądam te błyskotki, ale może kupimy jakiś artefakt typu jajo albo gdzieś jeszcze była koronka, tak? To jest też fajny naszyjnik, taki ogólny, bo ma bardzo dużo spell powera, bardzo dużo healthu dla maga można też dorzucić. No i Magic Armor. A może po prostu Punishera, teleporta się strzeli. Zobaczymy. Gdzieś tu była koronka, wydaje mi się, jeszcze do kupienia poza jajem. Albo ja ślepy jestem, ale wydaje mi się, że była jeszcze korona do kupienia. Jest korona królów. Może koronę królów kupimy. Icy Spikes Erupt from the Ground Link 120. No to jest kok, to jest mocne.
No i od razu różdżka do tego, snowball, różdżka ze snowballem, różdżka ze stunem, pała ze stunem, dzida, to cały frizowy, ten frizowy event, nie? Więc może na korona. Smok jest, jajo też jest mocne, nie? Ale jeżeli porównamy sobie jajo, places jajo, nie? Po 4 sekundach i to, że po 4 sekundach dostaną 30 tysięcy damage'u, nie? No to jajo jak jajo, tak? 30 tysięcy damage'u, a co robi korona? 120 tysięcy każdemu, nie? Tak o pyc po prostu, tak. Tak po prostu hyc, 120 tysięcy. To jest zbyt mocne, żeby tego nie kupić. To jest zbyt mocne, żeby tego nie kupić, więc moi kochani, to jest zbyt mocne, żeby tego nie kupić, więc kupujemy sobie koronę. Ale tak jak mówiłem, poza koroną na pewno potrzebuję ten amulet z leczeniem, więc kupimy go sobie na odcinku i zobaczymy, co dostaliśmy. Spell powery, 4 spell powery, jedno życie, zajebiste gemy. Idealnie pod healera dla mnie, troszkę na życie i dużo spell powera, żeby dobrze leczył. Jestem bardzo, bardzo zadowolony z tych zakupów. Bardzo, bardzo zadowolony z tych zakupów. Jeszcze bym chciał o tej dzidzie, ale ta dzida też ostatnio była na smoku, więc może następny smok też będzie miał ten karabin. Może tak, może nie. No raczej 2000 w ostatnie, w następne 3 dni nie nazbieram 3000 diamentów, żeby jeszcze coś, żeby to dokupić. Więc raczej to już jest wszystko po zakupach. Natomiast fantastyczna rzecz, bo i koronkę mamy. Na koronkę jakąś runę założymy, też będzie cacy. I mamy tu nowy artefakt. No i gdzie jest mój naszyjnik? No i naszyjnik dla healera. 2,5 prawie 1000 spell powera i magic damage. No to jest fantastyczny naszyjnik dla naszego healera. Nasz healer po prostu będzie się cieszył jak dziecko z takiego naszyjnika, bo będzie po prostu Cox healer. No porównajmy sobie te jego naszyjniki, nie? Gdzie jest ten naszyjnik nowy, który kupiliśmy, czyli ten. No to porównajmy sobie, spell powera mamy 500 więcej, a to jest więcej leczenia. Zamiast gównianego magic armoru i armoru dostajemy magic damage i zobaczcie, zamieniamy gem na zdrowie na gem na zdrowie, gem armorowy na spell power, mamy powtórzenie 2 spell powerów i jeszcze jeden spell power. No fantastyczny item, który możemy w sumie nawet założyć. Ile te gemy dają? 300. Trzeba by inlayować je. Dobra, spróbujmy wyekstraktować te gemy. Stąd. Nie. Wyekstraktować te gemy stąd, wziąć tego mojego healerka, dać mu ten piękny naszyjnik, który mu kupiłem, equip, na 78 level, jakiś strasznie niski level wypadł, jak na 78, jak ja na do 85 mogę mieć wojo, no ale staty ma niezłe, tak? Spell power 2500 jest? Jest. No to niech wskakuje, nie? Inlay. I teraz pytanie, czy mogę coś tutaj inlayować? Mogę, tylko potrzebuję dużo pieniędzy na to. I zdrowie też mamy picki chem, czyli potrzebuję na to 500 i te spell powery stąd. Zobaczmy, ile potrzebuję pieniędzy i spróbujemy sobie te pieniądze zaraz zorganizować. Potrzebujemy 800 tysięcy. Okej. Okay. Potrzebujesz, Maćku, 800 tysięcy na te przygody swoje. No dobra, to poszukajmy te 800 tysięcy. Heja, chłopaki. No, 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 no. Idziemy szukać 800 tysięcy. Heja, o. Dobra, w związku z tym... O, kto tu w Raidersach siedzi? O, wy tu siedzi, ta, no dobra, nie będę tego wyrzucał. Na odcinku, bezczelnie. No dobra, potrzebujemy 800 tysięcy, czyli potrzebujemy coś, co otworzyć, jakąś skrzynkę z jabłkami. Na przykład takie gówno. Otwórz wszystkie takie gówne, gówniane skrzynki. Też otwórz, bo to gówno. No może nazbieramy na trzeci item, jak trochę tych skrzynek pootwieram, nie? You might get 1 do 3 diamentów. Może dostanę 3 diamenty? Nie? To nie. Szkoda. You might get 1 do 3 diamentów, a dostaliśmy 3 diamenty. Jakbyśmy otworzyli takich skrzynek 10 tysięcy, to byśmy cena item nazbierali.
Tak mi się wydaje. No i tutaj jest też 1-3 diamenty. Nie mam nic, naprawdę. No wiecie co, nie daliście 3 diamentów. 97 tysięcy. 5 ataków potrzebuje 150. Przepraszam, 150 tysięcy jabłek. Bez diamentów mamy 127 tysięcy jabłek. Otworzymy sobie taką jedną, to będzie już 150. Nie? Dobra. Nawet 164. Idziemy szukać 5 przeciwników, którzy dadzą nam pieniądze. No to nie jest przeciwnik, który da nam pieniądze. O, ten przeciwnik da nam 300 tysięcy. No to hop, no to ponik haps. Ten przeciwnik da nam 300 tysięcy, no to jak widzicie, ponik zrobił haps. Next opponent. Ten gościu nie ma nic, jest dziodem. Ten gościu ma 258 tysięcy, no to haps. No to haps. Zbiły, nie, zobaczcie, tak mnie zbili z tych pucharów, bo nic nie robiłem, żadnych ataków, nie, przez kilka dni. Nie słuchajcie tego, ten ma 50 tysięcy, to nie, to jakiś dziot. Ten ma 300 tysięcy, no to haps, nie, no to haps. Ma 300 tysięcy, no to haps. Zaraz nasz maguś będzie tutaj miał gemiki odpicowane. 30 tysięcy to nie. 4000, no to też troszkę mało. 150 tysięcy, no dobra, haps. Haps, haps, haps. Także koronka, bardzo, bardzo ważna, bardzo, bardzo potrzebny artefakt. No 120 tysięcy wszystkim, o tak opac. A 200 tysięcy, no to haps. Każdemu tak 120 tysięcy korona to jest OP, nie? Koronka jest OP. Więc koronkę to must kupić. I tak jak mówię, chciałem ten naszyjnik dla healera, to go kupiłem, nie? Chciałem go już poprzednio kupić, nie pykło, bo nie miałem tyle diamentów, a teraz go... I tak będziemy sobie teraz grali, że na zasadzie takiej, że ten smok co jakiś czas przylatuje, teraz dobrze, że przylatuje. Najważniejsze co tydzień farmić diamenty. To przy okazji się zrobiło jeszcze questa, elegancko. Jakbym jeszcze do wojny dołączył, albo zrobił dungeona, to już w ogóle byłby sztos. Tutaj nam cały czas brakuje tego trzeciego tego. A tu do 95. No zrobiłem parę ataków, nie dostałem tych koronek za dużo, niestety. Niedobrze. Spele mamy wykrawcone. Gdzie jest ten nasz mage? Gdzie jest ten nasz mage? On tam gdzieś z tyłu się kitra. Nie ty. I nie ty. To jest ten mage, nie? Inlay. I teraz nas stać na to. Byliśmy na zarobku. Teraz dodajemy temu mage'owi. Zobaczcie, co my mu to dodajemy. Ile tego spell powera mu wchodzi. O, to przecież wszystko w healing pójdzie. I gem na zdrowie. Ciach. Dużo mam tych epickich gemów na zdrowie. I zobaczcie, dostanie ode mnie ile? 1200, 1700, 2000 spell powera i 4000 życia, nie? Jeszcze to życie mu podniesiemy, level upniemy za resztę co mamy, 800 tysięcy, jeszcze parę leveli mu podniesiemy. Więc teraz mój dzielny maguś, moi kochani, to jest mój dzielny maguś, ma taki oto wspaniały item, który ma magic damage, ma 2500 spell powera, podniesienie o 20% healingu i jeszcze z gemów 2000 spell powera i 4000 życia. Poza tym, że ma talent, że jeszcze ma spell powera 2000 i dodge'a. Once in a while the cooldown of the fighter's weapon abilities are reduced by 1 second, czyli jeszcze szybciej leczy. Once in a while restores 5000 plus 30, czyli 35 tysięcy raz na jakiś czas leczy i usuwa debuffy. Więc też fajne, też fajne. Tylko widzicie, dużo mi tutaj tych gemów brakuje, nie? Żeby je wylewelować. Z tych starych postaci je pozdejmowałem. Te stare postacie, zobaczcie, gołe są bez gemów. Bo wszystkie gemy, które miałem, wrzuciłem na nowe postacie, nie? Ja tych gemów za dużo nie mam. No, tank ma tam, powiedzmy, w miarę wypasione te gemy, tak? No ale jak dalej pójdziemy, no to jeszcze ten mag też se radzi. Resurrector, no trochę kilka legendarnych i epiki, nie? No i ten damage'owy mag też mniej więcej jakoś sobie radzi. No ten healer to taki najbiedniejszy, bo najwięcej niebieskich gemów ma, nie? No jak wejdziemy w moje gemy, to zobaczymy, że... No niby jest parę gemów do ataku odłożonych, jakbyśmy archera składali.
Jakiś Magic Damage, Spell Powery niebieskie, parę epickich na życie, jakiś tu armor się znalazł. No niby tych epickich gemów jeszcze byśmy gdzieś tam znaleźli, nie? Więc coś tam byśmy mogli ubrać i coś tam będziemy ubierać. Na razie najważniejsze, że kupiliśmy to, co chciałem kupić. Zrobiliśmy to, co chciałem zrobić, więc jest w porządku, no, jest w porządku. Musimy znaleźć jeszcze trzeci chujugona, chujukol, ale to na spokojnie. To tyle, moi drodzy. Dziękuję wam serdecznie. Łapcie smoka za jaja i wyciągajcie, co chcecie, a ja was już pozdrawiam i do zobaczyska w kolejnym odcinku za jakiś czas, pewnie przy okazji nowego eventu, nowego smoka albo nowych wydarzeń, które się tutaj będą działy. Róbcie gembeje. No bo nawet dla tych darmowych nagród warto cokolwiek dostać niż nic. I nie patrzcie po prostu, co dają na dole, bo będzie wam smutno, bo będzie wam smutno, tak jak i mi będzie smutno. To tyle. Trzymajcie się. Siemandero i pa pa!